Owocowe? Czekoladowe. Oddaj łyżkę. A nie wyszłam. Postanowiłam, że pokażę Wam, jak przygotowuję na szybko, jak mam ochotę na koktajl. Co prawda jest dobry, jak się go przygotuje i od razu się go konsumuje. Ja go zostawiam, jest już bardzo późny wieczór, ja go przygotuję i go zostawiam na noc w lodówce. I rano jest dużo, dużo lepszy. Ale mówię, po przygotowaniu też tak na gorąco, na szybko też jest wyśmienity. I potrzebujemy do tego lodów jakikolwiek, te, które lubicie. Ja mam Retro Melba. Już mi się tu trochę rozpuszczają. Gdzie tu się otwiera? O, się nie przygotowałam. Wszystko pokazałam otwarte, a lody akurat nie. To są wieloowocowe z kawałkami owoców maliny, jagody. Tu już mam rozpuszczone, zaraz sobie dołożę więcej. Maszynka, czyli blender. Jedno jabłko. Słuchajcie, to są akurat jabłka z Biedronki. Twarde jak nie wiem, więc jedno to już jest maks takiej wielkości. Ja dałam 3/4 takiego jabłka. Jeżeli są to gruszkowe, to oczywiście można nawet dać dwa, bo one są dużo miękciejsze, bardziej miękkie, więc nie będzie trzeba bardzo dużej siły dłużej po prostu miksować. Do tego cały banan, tak jak widzicie, zwykły banan. I do tego naleweczka własnej roboty. Nie cała, pokazałam tylko to. To jest taki maleńki kubeczek, widzicie, to jest moja dłoń. O, pół dłoni, taki kufelek. I takie połowa, 1/3, to zależy jak bardzo silna, jak bardzo mocna jest naleweczka. Moja jest taka sobie, ja tak uważam, więc połowa tego kufelka wystarczy. I co, i zabieramy się za robotę. Najpierw przygotowujemy podstawę, czyli lody. Czemu są rozmrożone? Bo za długo czekałam z nagrywaniem filmiku, ale to nie szkodzi, one były dopiero co wyjęte. Myślałam, że starczy czubata łyżka. Nie starczy, bo jak się zrobiły miękkie, to tak jak widzicie. Do tego włożę jeszcze jedną czubatą łyżkę i jeszcze jedną czubatą łyżkę, tak żeby przykryć, dno, ale nie przykryć tego miejsca, w którym się wsadza, wiecie, dekielek, nie? Do tego wsypujemy banany, znaczy jeden banan. Można więcej, jak kto lubi, i zależy też od pojemnika, jaki macie. No jeżeli macie litrowy, no to wiadomo, że więcej się tych składników zmieści. Ja mam taki mały, półlitrowy, trochę większy, tak jak tu widzicie, w miarkę. Nie wiem, czy zobaczycie. Może widać. Miarka półlitrowa. Banan jest, do tego naleweczka. Do tego jabłuszka. Jabłuszko, a nawet nie całe. Mówię, gruszkowe najlepsze, bo są miękkie. I troszeczkę jeszcze, taką jedną czubatą łychę lodów. Naleweczka pięknie pachnie. Banany i jabłka przejdą oczywiście tą naleweczką, lody tak samo. I co? Tak na razie to wygląda. Całkiem apetycznie już, a co dopiero jak wymieszamy. Także nakładamy, przepraszam, nakładamy dekielek. Nakładamy blender. I tyle, ile potrzeba. Na jedyneczkę najpierw. Na dwójeczkę. Pięć sekund. Oczywiście zaraz sprawdzę, jak wygląda sytuacja. Sytuacja opanowana, wszystko płynne. No troszeczkę jabłka zostało, ale jak kto woli, może być, może nie być. Ja mówię, zostawiam to na noc, więc to wszystko sobą przejdzie. Jak na śniadanie, jak znalazł. Także ja się z Wami żegnam. Szybki, piękny zapach. Czujecie? Sama naleweczka i banan. Pyszne.
Ja się z Wami żegnam i do następnej odsłony. Pa, pa!